Mieliśmy cały czas praktycznie rotację w składzie, co jakiś zawodnik już, że tak powiem, wkomponował się w skład, w naszą myśl taktyczną, to odchodził z klubu albo wracał do klubu macierzystego, tak jak było w przypadku Krępy tutaj i Rusina, także w trakcie sezonu Konrad Raruz, że tak powiem, odszedł. My jak zwykle zaciągaliśmy gdzieś tam, braliśmy do pomocy młodzież, aczkolwiek już praktycznie 3/4 drużyny składało się z tej młodzieży, także już praktycznie zasoby nam się też tam skończyły na dole. No i mówię, no myślę, że generalnie wynik tutaj, nasze 5. miejsce, to jest według mnie przy tych możliwościach kadrowych i przy tych problemach, które mieliśmy, to jest dobry wynik. Zabrakło nam praktycznie jednego oczka, jednego remisu, żeby praktycznie punktu, żeby być na 4. miejscu. Były takie okazje z Chrzanowem, jedna bramka przegrana tu w samej końcówce, z Bochnią mogliśmy wygrać, też w końcówce straciliśmy punkty. No i w Rzeszowie też mogliśmy wygrać praktycznie tą jedną bramką. No ale tak jak mówię, reasumując cały sezon, przy naszych możliwościach, przy tym składzie, jaki dysponowaliśmy i przy tych rotacjach, to myślę, że trzeba i tak uznać za udany. Niektórzy to dopiero weszli w wiek juniora, w zeszłym roku skończyli juniora młodszego, także to są jeszcze młodzi ludzie, dla nich to jest przepaść duża i oni muszą się ograć. Myślę, że tutaj Kuba Tenderenda w bramce się pozytywnie zaprezentował, na pewno Paweł Drzymalski miał niektóre ciekawe mecze, pokazał, że w przyszłości będzie z niego dla nas jakaś pociecha. No i to myślę, że to in plus bym patrzył na tych młodych ludzi. Tu Tomek Kuraś, który też w sumie nie 18 lat chłopak, też miał dobre mecze. No mówię, były takie duże wahania formy, ale to jest typowe dla zespołów bardzo młodych, że to najtrudniejsze to u tych zawodników to jest stabilizacja formy. Na razie tak z zarządem takie rozmowy są, chcemy iść w tym kierunku, żeby w przyszłym roku coś wyżej zagrać, popróbować, że tam powiem, włączyć się w walkę o awans czy miejsce barażowe. Wszystko będzie uzależnione od tego, czy znajdziemy na to środki i uda nam się sprowadzić ludzi, bo z tym zespołem, który grał w tym roku, no to o tych miejscach barażowych, no to możemy tylko pomarzyć. No, myślę, że ten zespół to jest właśnie o tak 5., 4. miejsce można było wywalczyć, ale nic wyżej. No. Na pewno kilku tych młodych chłopców się ograło i w przyszłym roku oni już będą z tym bagażem doświadczeń, pójdą w następny sezon i będzie to procentować.